Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Gwiezdnych Wojen Upadły Zakon. Kontynuujemy zwiedzanie planety Zepho, jakoś tak. Boję się, że tutaj niedługo mi się zginie. Albo i nie. Ciekawe, czy ja tam wskoczę. Ma ciekawość została zaspokojona, że jednak nie wskoczę. Ale jak to mówią, prawdziwy Jedi się nie poddaje. Aha. To fajnie. Że spadasz z murka. O, ale tak wejdziesz. Spoczko. Tylko pytanie, czy mi to na zdrowie wyjdzie, czy jednak nie. Ale to chyba już rudzielec nie doskoczy, coś czuję. Te. Ciekawe. Muszę się pewnie czegoś nauczyć nowego. Ruch! Siema! Zamierzyłem go! No co wy? Nie odpuszczać mu! Świetnie! To wy tak... Skupić się na celu! Tylko ty i ja! Nie odpuszczę! Muszę się kontr nauczyć. O? Masz coś? Coś tu strasznie głośno chodzi w okolicy. Jakby jakiś ciężko zbrojny szturmowiec albo coś. Dokąd nas zabierasz? Imperium wyrzuciło mieszkańców z domów. Przerażeni uchodźcy, wysłani do obozów pracy i nie tylko. No dobra, a ja tego nie opuszczę przecież, bo nie potrafię chyba. Takim czerwonym czymś trzeba. I co ja mam zrobić teraz? Ojciec. Jak ja nie mam takiej mocy. Cóż to taka muzyka gra? Co ja mam biedę zrobić? Spróbować tam jednak skoczyć? Dlaczego tak chodzisz? Parę dni temu uderzył mnie w filak i teraz dziwnie mi strzela w kostce. To
to poproszę. Czyli można było. Koniec odpoczynku. Jasne. A, no dobrze. O, coś tam było. Długo tego nie... Obu trafiłem? Fajnie. Można będzie mu na łeb skoczyć. Mam cię. Kto tu tak chodzi ciągle? Albo mi w głowie chodzi, albo coś dużego. Gdzieś w okolicy się szwenda. Trzeba naprawić łącze komputerowe, aby skorzystać z tego urządzenia. No to napraw. Coś czuję, że jak zaliczę tą planetę, to wracając będę mógł ten metal wyprostowywać z mocą. Nie wiem, co ty... Kuźba, myślałem, że spadnę. Chcesz tu naprawiać, ale chyba tą skrzynkę. Leć, Adam, leć. Myślę, że jesteśmy w takim punkcie, że mogę pomedytować. Czyli odnowić sobie energię. Przy okazji widzę, że dostaliśmy punkcik. To teraz się zastanówmy, co byśmy chcieli. Czy trzymanie spowolnienia pozwala Kalowi wydłużyć czas jego trwania? Nie, dziękuję. Kal rzuca się przed siebie, atakuje swój cel. Wykonanie skoku w trakcie do skoku dodaje salto nad przeciwnikiem. Poprawia umiejętności defensywne, dzięki czemu blokowanie ataków powoduje mniejszy spadek wskaźnika wytrzymałości. Kuźwa, nic mi się nie podoba. W ogóle denerwuje mnie, że... nie wiem, no Jedi powinni unikać walki. A my idziemy wszystko w jak największą rozpierduchę. Kłóci się to z moją wizją zakonu. Nic dziwnego, że upadli. Środek turbin. Czyli pewnie wracając zeskoczymy stamtąd. Chyba, że się mylę jak zawsze. Bo coś tutaj jest. Piękna skrzyneczka. Hej! O, coś tam było. Zdobyliśmy miedź. No, nowy miecz. Co jakiegoś skróta sobie odpaliliśmy? Czy po prostu światło zapaliłem? Wyszliśmy, tędy wyszliśmy. Ciekawe, czy tam nie było jakieś odnogi, którą mogłem pójść. O kuźwa, się przestraszyłem.
Serio? Trzeba wciskać szybciej? Rozumiem, że z każdej dziury może wyskoczyć. O, świetna zabawa! Na pewno nie zginę. Tak, tak. Jezu. To mi wygląda na problem. O, siema. No to rzeczywiście mamy problem. Nie sądziłem, że on tak mocno bije. Ciekawe, gdzie mnie cofnie. Cofnęło mnie w cholerę daleko. Ale to przynajmniej światło sobie odpaliłem. Dobra. Muszę iść niestety do tamtego ćwoka, bo mi punkty zabrał. Trzeba zapamiętać, że to była odnoga w prawo. Ach, ta gra świateł. O kuźwa, i znowu przez to przechodzisz. Ja nie chcę. Za wcześnie. No to po punktach. Coś czuję. Zaraz się przekonamy. Dzięki, BD-1. Filak? Wow, ale krajobraz. O kurwa. Serio? Zręcznościowe takie etapy robią? Jestem kłód, też to słyszałeś? Mamy tu intruza! Jak niby należy się temu przeciwstawić? Goń się, facet. Będzie mi tu strzelał w broni ciężkiej. O kurde. Aha, wyczew. Jakiś masochista to wynalazł. Kuźwa, ludzie.
Pewnie jeden z Zefo. Chyba idziemy dobrą drogą, Billy. Pewnie. Zbliża się! Nie trafisz mnie! Powiedzmy, że przynajmniej fajnie się ich w ten sposób zabije. Co, mamy skrócik jakiś? Odblokowano skrót. Ciekawe, czy to nie jest ta strona, co bym pobiegł w prawo. Przyjacielu, po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o Zefo więcej niż mogłem się spodziewać. Tak, to jest ten skrót. Czyli dobrze, że nie pobiegłem w prawo. Bo mi tak tego nie otworzył. Widzę, że będzie ostra jazda na lodzie. Cel ma lepszą pozycję. Załatwię cię bez problemu. Uda mi się. Wyczes. Może łyżwy byś założył, koleś. Da się tu wejść? Się nie da. O, bujanie po linie. Zobaczmy, co nas czeka. Jakieś zwierzęta. Spoczko. Nie, jak z tymi szczurami nie potrafię walczyć, to... Co ja chcę tu zdziałać? Jest tu ten Jedi! Rozumiem. Co ty robisz? O! Nie brak mu umiejętności! Co ty? Jeszcze będziecie się mnie bać. W sumie ciekawe, czy można by było na ciemną stronę mocy przejść. Czerwonego nie potrafię. Nie, nie mogę przesunąć. Miejsce oznaczone, naciśnij, aby otworzyć holomapę. A po co? Kurde, można tu iść, tam iść. Ciężki wybór. O, siema. Liriana, zaopiekuj się Sieną. Słabe te echa. W teorii prawidłowa droga powinna iść tam, bo jest miejsce do medytacji. Więc tu powinna być jakaś znajdźka. Tyle teoria. Sir, z bazy Imperium odlatuje transportowiec. Przyjęłam. Chcą przenieść artefakty Zefo na Coruscant. Czy to znaczy, że Imperator interesuje się Zefo? Może. Kurde, wyczes. Został ranny. Ale załatwił szturmowca. Tak szybkiego celu chyba nie trafię. Gdybyś trenował, potrafiłbyś trafić we wszystko, co na ciebie szarżuje.
Na moją obronę, nie ćwiczyliśmy strzelania do szarżujących rogatych stworzeń. Ej, we szturmowcy to i tak macie takiego zeza, że się dziwię, że w ogóle we mnie trafiacie. Na filmach to jakoś tak wam się nie udaje. To tak wygląda, jak można by było się na górę złapać. Może się kiedyś nauczę śmocy i ten dźwig opuszczać, bo wyraźnie się coś tam świeci. Dobra, pomedytujmy zatem. Mamy jakiś punkt nowy czy coś? Mamy drzewko. Co tym razem wybierzemy? Przytrzymanie, spowolnienie spowoduje... Wykonanie skoku w trakcie doskoku dodaje salto nad przeciwnikiem. Ja ciągle zapominam Y-ka używać. Dlaczego ja nie zauważyłem, że chyba można coś tu przewijać? Zaraz, na lewo jest moc, na górę... Aha, dobra. Bo się bałem, że... Po prawej i lewej stronie są jakieś kolejne drzewka, o których nie widziałem. A Y to co to jest? Mocne uderzenie. O, idzie koleś. Siema. Taki jesteś dobry, tak? Coś nowego w końcu. Dobra, nie będę się wygłupiał. Pomedytuję. Mam mało zdrowia. A przy okazji poćwiczę, jak z kolesiem się walczy. Podczas skoku zrobić doskok. Jakiś patent na niego wymyśleć. Kolejny kuźwa. Czyli on traci tą osłonę. Spoczko. Nie mogę tego otworzyć, gdyż trzeba to naprawić. Ciekawe, kiedy urosną. Serio? Znalazłem jakieś nasionka dla kolegi. Czterolapkiego. Czterorękiego, kuźwa. No w sumie cztery łapki też mam. Gdzie by poszedł prawdziwy Jedi? W lewo czy w prawo? To pewnie niby stąd powinienem zobaczyć ten statek, co odlatuje. Rozumiem. A, no dobrze. Co to? Co to? Dobra, to teraz jedyna słuszna droga, czyli trzeba... Tak. Przez okno coś zobaczymy. O nie, kolejne lodowisko będzie. No nic,
Na szczęście nie za długie. Mamy skrót. Ciekawe, czy kolega... Ale mnie zaskoczył. Ale oni sprytni. Dobrze są. Wiedzieli, że będę chciał podbiec, to mi ten, ustawili te dwa szczury na drodze. Sprytne. Dobrze, że mam skrót. Ale rozumiem, że punkty poszły się kochać. Jak się tam dostałeś? Nie ruszaj się! Dobrze, może zaraz level wpadnie. O, skanowanie? Skanuj, młody, chciałem powiedzieć. No brawo! Nie mogli światła zostawić zapalonego, tylko tak. Czuję zasadzkę, jak to Sheldon mówił. Dobra, zhakuj coś, ojciec. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować do naszego celu. Zalecam zaprzestanie prac i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Projekt Świder. O, zaraz mi się tak skojarzyło, żebym świderki sobie zjadł. Chyba czas skończyć i swoje kolacje zrobić. To Jedi! No co ty? Ruszać się! Najgorzej, że oni naraz atakują. Człowiek zawsze taki przyzwyczajony jak w Assassin's Creedzie, że... No. Znalazłeś coś, BD-1? Jeden atakuje, a inny czeka. Matko bosko, co oni wymyślają? Schody do nieba? Aha. Niezły skok mi wyszedł. To się nie da. Co ja mam zrobić, żeby się dało? Kuźwa. Czy mam się czegoś złapać? O, proszę bardzo, jednak się dało. Tylko oczywiście tradycyjnie pewnie wszystkie punkty potraciłem. To może się dostaniemy jakoś inaczej. O kurde.
Uda się. Imperium odkryło twoją pozycję. Musisz się zbierać. Dobra, dzięki. Kobieto, ja tutaj z jakimiś kurkawodnamotami walczę. To żeśmy pomedytowali trochę. O, fajnie. Znaleźliśmy zadanie. Zrozumiano. Wracaj tu, czerw. Tylko ty i ja. Cel jest ruchliwy. Strzelam do wroga. Niech ktoś inny go atakuje. Jedi jest już słaby. Jedi już jest słaby? Daj z tym! To jeszcze mnie koleś chyba nie ma. Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Wow. Wydaje mi się, że już ciut lepiej mi idzie. Ale to jeszcze nie to. Co to BD-1? To chyba jeszcze w tym odcinku nie zaliczymy tej planety. Kto to kuźwa wymyślał? Bobsleje. Matko Bosko. Coś znalazłem. Co wiedzą? Ani słowa o Kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. W sensie, co ty znalazłeś niby? Ale normalnie parkour? O, siema. Teraz będą z dziurek wyskakiwać. Kurde, fajna gra świateł. Podoba mi się. Znów to tu panie słychać. A. Labiryncik się robi. Ciekawe. Jesteśmy na tropie. Pomóż mi, Billy! Ty też mówisz, że jesteś ciekawy, jak i ja ciekawy. To ciekawe, że on jest ciekawy, jak i ja jestem ciekawy. Tylko tutaj niestety na razie nic. Ja rozumiem, że to są jakieś ruiny świątyni kolejnej. Ciekawe, będzie spotkanie kolejne z siostrą jakąś. Nie mogę tędy przejść. Tak, bo ściana jest. Byś piarnął i by się rozpadła, ale... Ale rozumiem, że nie możemy teraz. Przed nami burza. Tak potężna, że wyłączyła sprzęt Imperium. Czuję, jak coś mnie przyciąga. Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym.
Niech moc wyostrzy twój instynkt. Dobrze. Postaram się. A ja myślę, że skończymy w tym momencie. Tylko sobie przysiądę. Tam widziałem po drodze, że dostaliśmy jeden punkcik. To jeszcze może na koniec. Zobaczę, cóż my tu możemy. Zaatakowanie po szybkim uniku możliwe, kolejne wykonanie skradania kopnięcia. Panie, kiedy ja takie szybkie kopnięcie zrobię? Nie, zdecydowanie nie. Dwa cięcia z nad głowy. To chyba najsensowniejsza rzecz z tym, że nie mogę? Why? Taka piękna sztuczka. Widocznie musi... A, dwa punkty umiejętności, kurde. Przy śmierci chyba punktu mi nie zabiera. A jak zabiera? B plus X. Przytrzymaj bieg i X. No dobra. Niech i tak będzie. Okej. Wyjdź. Dojdziemy za tą mgiełkę w następnym odcinku. Mam taką nadzieję. Strasznie dużo tych baranów czy czegoś jest. Oni, pamiętam, mają mnie na dwa strzały, to nie wiem jak ja aż tyle ich wyteguję. Ale to będzie problem na następny odcinek. Dzięki zatem za oglądanie tego i gorąco polecam i zapraszam następny odcinek wkrótce. Hej.